Agnieszka Radwańska pokonała w drugiej rundzie Australian Open Chorwatkę Petrę Martić i muszę przyznać szczerze, że to był znacznie lepszy mecz niż ta pierwsza runda z Japonką Kimiko Date. Agnieszka zagrała dużo, dużo odważniej. Chorwatka starała się zmusić ją do biegania, grała dużo drop shotów, starała się tak rozrzucić ją po korcie, ale Agnieszka nie dała się i na tą taktykę odpowiedziała też w bardzo mądry sposób. A trzeba jeszcze dodać, że poza coraz lepszą grą Agnieszki, no to pomaga jej też szczęście, bo w drabince wszystko tak się ułożyło, że aż do ćwierćfinału Agnieszka nie ma żadnej rozstawionej tenisistki, bo w nocy odpadły zarówno Jankowicz, jak i Klejbanowa. I tak naprawdę Kim Clijsters w ćwierćfinale prawdopodobnie jest pierwszą rozstawioną na drodze Agnieszki. Trzeba tylko dobrze grać dalej i wygrywać. W kolejnej rundzie trzeciej rywalka znów jest w zasięgu Agnieszki. To jest kolejna 19-latka Rumunka Simona Halep. Ale ona nie ma wielkiego doświadczenia w zawodowym tenisie. Pierwszy raz w tym roku właśnie tu w Australii w ogóle wygrała mecz w Wielkim Szlemie. Nie triumfowała nigdy w żadnym turnieju, także myślę, że Agnieszka jest zdecydowaną faworytką i tak naprawdę dopiero w tej czwartej rundzie może ją czekać naprawdę bardzo trudny mecz. Myślę, że to będzie Chinka Shuai Peng, z którą przegrała w US Open, także byłaby to okazja do rewanżu za ten przegrany mecz drugiej rundy US Open 2010. No ale też Agnieszka, myślę, że jeżeli dalej będzie grała coraz lepiej, to może ten mecz wygrać.